Partnerem odcinka jest RR Moto, czyli największy sklep motocyklowy posiadający w swojej ofercie odzież i akcesoria dla motocyklisty. Największy wybór w jednym miejscu, fachowa obsługa i pomoc. Polecam serdecznie. Fajnie tu, tak szczerze mówiąc. Fajnie, no. Ojej. Jakbym myślał, że jakbym trochę pomieszkał, bym się nawet przyzwyczaił do tego. No. Że jest tak mało miasteczkowo, a dużo dróg, ale mało dróg, ale ładne są. Zresztą sobie, ona nie jest stąd, ona jest godzinę drogi stąd, a wszystkie drogi zna, co nie? No tak. U niej w miasteczku nawet lotnisko jest. Tutaj jest lotnisko? Szczytnie. No to nie, ja nawet nie wiem. Bo jak zarezerwowałem domek na Booking, to mi wyskoczyło, czy chcę sobie porównać jakiś transport z lotniska albo ceny lotów. Nie, no w Olsztynie jest lotnisko. No w Szczytnie też. Cowboy. Bar Dancing. To jest w ogóle cały taki kompleks, ale dziki zachód, czy co? To ona tu miejsca szuka, czy co? Jak ona chyba chce zostawić ten motocykl i się przejść. Teraz myślę, czy ja nie wiem, czy ja chcę chodzić, znowu mam zaubagać przez motocykl przypięty. Ale ładnie tu jest, kurde. No. Ślicznie, taka trochę mała Grecja. No. Jedź, Krzysiek, jedź, bo... się modlą. Aha, bo ci myślą, że będzie ten Peugeotik wyjeżdżać, to oni już chcą się ten... wpieprzyć w miejsce. Ale jest tu oblężenie. Ładny hotel. No, trochę jest. Ale my zjebaliśmy, trzeba było wstawić wczoraj na relację, kupię kartę pamięci mrągowej i okolice. Znaczy, Mikołajki i okolice. Albo laptopa. Nie pomyśleliśmy o tym. Weź ją zagadaj, żeby tu ten... Mi się też... Czekaj, bo cię nie słyszę. Co tam? Kto jest daleko? Bo u mnie jest jeszcze taki problem, który nazywa się bagaż. Bo u mnie jest jeszcze problem, który nazywa się bagaż. To wciśniemy się gdzieś, to dawaj. No, tutaj! Nie zmieścimy się wszyscy tu. Czekaj, no dwie osoby za... A tam gdzieś bliżej? Czekaj chwilę. A tam do środka się nie wjedzie. To tam? Chodźcie. Na tym piachu to tak średnio, kurwiesz. No, przecież tu ile jest miejsca jest na miejsce, Jest miejsce. Będziemy koło tej audycji się ustawić, tylko ustawcie się jakoś w miarę, zostawcie jej miejsce, ewentualnie coś się znajdę. Ale patrz, tam do tyłu dawaj. Patrz, jak masz tą zatoczkę, co nie? No z przodu dosłownie przed tobą. A, że tam? No i tam się po prostu stanie, że tam nie będziemy nikomu przeszkadzać. Tu za audycją. No. Kurwać. Ale patrzcie, ile tu jest miejsca. Koło tej audycji na przykład. A, tu nie można stawać. Dawaj koło Patrz. Koło Peugeota, patrz tu, kurwa. A tu, po prostu, o. Paki, a to? Aha. No nie wiem, czy tu można stawać. Tu można parkować? Można tu parkować? Nie wie. Nikomu nie przeszkadzamy przecież. Dobra, chyba nie zginiemy. Co pan powiedział? Że nikomu nie przeszkadzamy. To czekaj. We got time on our side. In a state of hope, I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. Tylko generalnie nie szalej, bo chcę telefon powyciągać i coś ponagrywać. Także nie odpierdalaj lipy, dobra?
coś powiedzieć widzom? Tak, super dzisiaj dzień. Ola. Miałam swoje marzenie. Jakie? Latam sobie z ekipą. Aha. Super ekipą z Krzysiem, który się boi o trup. To było twoje marzenie? Tak, pojeździć sobie z nami? Marzenie, tak. No widzisz, fajnie. Spełniłaś spełnione marzenia. No. A wiecie, że ja prowadzę teraz? Ja pierdolę. No, bo ona powiedziała, że nie zna tam drogi za bardzo. To tu, to tam. Jak gumisie. Zobacz tam, jak gumisie. Gumisie tam, gumisie. To gumisie cały świat już zna. Gumisz to fajny misz. Jesteście zjebani. Tu się zgodzę. O Jezu, jak przyjemnie. Wieje. Ja pierdolę, to będzie o 16. Czy ty w ogóle Morin widziałeś, co ja zrobiłem, jak wyjeżdżaliśmy spod amfiteatru? Nie. Wstałem, żeby się przewietrzyć rozporek. Tak. Wyjechałem na dziurze do góry, pociągnąłem manetkę i na jednym kole na stojąco jechałem. O kurwa. Ale to uczucie wiatru, potem jak jest się takim upoconym, to chyba normalnie przebija smak pieczywa czosnkowego. Polecam termochłodzącego, to działa wtedy jeszcze lepiej. No, zajebiście jest. Ola się gubi. A, niech jedzie może z przodu bardziej, co? Pokaż jej, żeby jechała z przodu. Ładny widok na prawo. No taki średni. Jednak nie. Przez drzewa był ładniejszy. Dobra, niech ona jedzie z prawej krawędzi. Tylko nie wiem, jak jej to pokazać. Ale że to? No nie, wolałbym, żeby była bardziej z prawej, nie? Będzie... To wyprzedź ją lewym pasem, jak będzie teraz możliwość, i zjeść na prawo, na lewo. No bo dobra, niech jedzie tak. Dobra, jak będzie jakiś zjazd z drogi, to ją kilometr wcześniej wyprzedzisz. Zasadniczo, jak dla mnie, w każdym mieście moglibyśmy mieć takiego przewodnika i wtedy możemy częściej jeździć. No, fajnie by było. Czekaj, Mory, są fajne zakręty, to trochę ich puścimy przodem. Dobrze. Kto szybko otwarł? Co? Kto szybko otwarł? Nikt. No, bardzo wiatr słyszałem. Bo my nagle przyspieszyliśmy, wiesz? Aha. On was puściliśmy przodem przed tymi dwoma zakrętami i zwolniliśmy prawie do zera i na zakrętach sobie przyspieszyliśmy fajniej. Aha. Jakby wykorzystujemy to, co mamy. No, rozumiem. Zwłaszcza, że ten zakręt mi fajnie poszedł w prawo, co był pierwszy. No. Ten w lewo to był taki strasznie ślepy i jeszcze mi ten kamper wyjechał, to się trochę żym z rąk. No ja też się go bardzo, wiesz, obawiałem, bo zacząłem tylko tego kampera, to już odpuściłem, ale ten pierwszy zakręt był fajny. No. No nie to kurwa, co często chowa jeden zakręt i wszystko. To by strzeliło, czy mi strzeliło? Nie. Fajnie. Ten teraz w ogóle, jak wiesz, jest taki strasznie ciepły, ten silnik to mocniej strzela. Wiecie, co wam powiem, jak on tutaj mieszkał, to w życiu GS-a, znaczy w życiu będę taki, wiesz, takiego sporta nie kupił. To się mają fajne zakręty i fajne drogi, żeby bawić, ale... Jeszcze w takich terenach, które sobie kupi bardziej takiego właśnie GS-ka, albo na przykład, nie wiem, albo takiego Enduraka. Wietrzy się. Ale to nie jest głupie, bo ja też muszę. Masz otwarty rozporek? No. Ola pokazała, że cię w dupę klepnie. Kto? Ola cię w dupę klepnie. Tak. Ja hit. Jejt. Jak tą babkę wczoraj, kurwa. To było tylko musimy jeszcze taką jedną znaleźć, jak będziemy jakieś w które nigdy się nie pokażemy i tak zrobić. Ty, nieładnie, ty. Nie, tak na łeb pokaż, jeb. Lepa na ryj i spierdolaj. Dobrze, i tym sposobem zrobimy trasę ponad 1000 km bez przedniego hamulca Łeryka. Bez oleju w zawieszeniu Morynia. Tak, ja nie mam hamulcy Moryn nie ma tego, oleju w lagach. Czego nie ma Krzysiu? Mózgu. Hej, kurwa. Ja w motocyklu mam wszystko. No to widzisz, czegoś musi w tobie brakować. To jest pan Jana, tak, który wszyscy mają komplet. Czyśmy z ręcznika. No kurwa, daj spokój, koszulką się wycierałem. I kocem. I kocem, ale jakby... kocem ja panu... który wody nie wsiąkał, kurwa, w ogóle. Ja opanowałem w pracy tą technikę, że kąpiesz się, potem wycierasz się koszulką. No i jakby normalna sprawa. Mokrą koszulkę potem zakładasz na siebie i wysycha. Nie, to właśnie się rozchodzi o to, żeby wytrzeć się częścią, jakby czystą częścią brudnej koszulki. Miu! Kurwa, słoma mi do kasku wleciała. Słoma z butów wystaje. Nie, czy to wyprzedzać, czy nie? Nie, no, wstrzymaj się. Czekaj, na razie to masz ciągłą.
Nie, tu już nie. A. Ale samochody masz. No, jedziemy czy nie? Jedziemy, tylko... no dobra. To jedzie auto, daj za białego. I koniec wyprzedzania. Teraz tą ciężarówkę jeszcze wyprzedzić najgorsze. A znaczy, to czekaj, cysternę. To ja ci powiem kiedy, po prostu, bo się oddalę do tyłu, co nie? Żebyś nie wychylał. A mam na tyle miejsca, że tylko później Morin na lewo. No, spoko, ja jestem za tobą. No, tutaj nie masz co, bo jest zaraz zakręt znowu. No, same zakręty tu są. Czekaj, ja ci powiem kiedy, bo jestem w miarę z lepszej widoczności. Ja bym na upartego to wyprzedził, no. Nie, no wiesz co, Krzysztof, nie ma co, bo tam z tyłu jest kurka i kolejny zakręt. I trzeba nawet nie widać nic, co jedzie, czy nie. Dobra. A potem dalej jest taki kawałek prosty, nie wiem czy to na mapie widzisz, za dwa zakręty. Nie mam mapy ustawionej. A, za dwa zakręty, nie tu, nie na następnym, tylko na kolejnym. Ej, kolejny zakręt jest bardzo ładny. Szkoda, że ciężarówka jest. Chociaż też nie wiem, czy to będzie jakoś. Jeszcze kolejny zakręt jest. No. Bo to za tym teraz by szło chyba. Chociaż nie wiem, ciężko powiedzieć. Czekaj, masz teraz 2,5 km zakrętu. No tu tylko policjant z suszarką na zakręcie. To kurwa. No, zakręty bardzo ładne. Tak naprawdę jeszcze chyba nie byłem w Polsce na drodze, z której bym tak korzystał z zakrętów jak tutaj. No bo co, no w Szczyrku było fajne, ale nie dało się nie korzystać, bolało. Wbrew pozorom ja więcej zakrętów robię ciężarówką niż motocyklem. Się uśmiechnęła, ten chłop się speszył. Frajer, jebany, mógł sobie motocykl kupić. Dobra, trzymajcie się teraz za mną. Czekaj, tą Olę puścimy znowu do przodu. No spoko, jak coś, to jestem z tyłu, to powiem, żebyście poczekali. Jedziemy powoli. O co? Ty dogonisz, ale słyszę cię nawet, okej? Okay. Jedź tak. Tak? Jedź tak, no. Czemu? Klepniesz mnie w dupę. Nie, bo widzę cię, już jesteś koło mnie. Nie sięgnął. No bo na prawą rękę, szybuję prawej, wiesz, prawą ręką. Ale serio, wieje k***a przez ten trzyporek, zajebiście. Tak, tylko boję się, wiesz, jadąc równorzędnie z kimś bardzo blisko, boję się lewą ręką trzymać kierownicę, bo tak to jeszcze masz kontrolę nad gazem, a tak to lewą ręką to wiesz, no i mniej kontroli, i mniej w ogóle wprawy. Jest Ola? Jest. Jest. Trzyma się. Jezu, jak to się cudownie jedzie! No, zajebiście. Super. I co, ładną drogę wybrałem, nie, Erek? Ładna, cię nie spodoba. Zjeżdża. Ej, Erek, nie przestawił ci się mikrofon, bo ci ogólnie trochę ciszej słychać i wiatr słyszę. Teraz? O, lepiej. Przestawił mi się, bo pod kaskiem. No właśnie. Ale fajne. A? Fajne zakręty. Hamuj. Bo się droga kończy. Ładnie strzela ta Ola z tych zakrętów. Czy my jeszcze chcemy jeść ten obiad? Bo to będzie godzina, to nie? No, zjeść coś i tak musimy, nie? Chyba, że później gdzieś zjedziemy, no nie wiem, no. Później będziemy mieli do dyspozycji tylko kolejne hot dogi z kolejnych stacji. No, wiem. A chyba, że tylko tym się dzisiaj żywimy i wiesz, no. Krótkie stopy na pół godziny, czy tak będziemy robić i wtedy się posilać, a obiad sobie odpuścić, żeby przeoszczędzić trochę czasu. No bo i tak będziemy stawać na tych stacjach. No, to tu wleci zapiekanka, tu wleci coś. No. No szczerze mówiąc, to ja nawet wolę sobie zrobić dwa postoje na trasie, bo 15 minut więcej. No. Niż teraz tak... godzinę się rozsiąść na jakimś obiedzie, co nie? No, też mi się tak wydaje. A potem mieć ból dupy, że tyłek mnie boli, a nie możemy się zatrzymać, bo czasu szkoda. No, ale pojeździmy trochę po tym Giżycku tu. Za chwilę, za 5 km będziemy. No, po Giżycku tak, tylko obiad sobie sam odpuścimy. Bo wiesz, rozsiądziemy się, weźmiemy sobie coś do picia, nie będzie nam się chciało wstawać. No. Wszyscy do łazienki, pożegnać się z tą Olą, godzina. A na stacji później będzie to samo. Tak, a na stacji potem się zatrzymamy i znowu będzie siku, i znowu będzie, a jeszcze coś wziął, no. A rozciągniemy się i ten... Nie, ja bym rozplanował, wiesz, zamiast postojów półgodzinnych na stacjach benzynowych, to ustalić sobie 15 minut, a na przykład robić je dwa razy częściej. Widziałeś tą osłonę od Passata pod spodem? Nie widziałem. Kurwa, asfaltu mu dotykała. I nawet bym mógł w ten sposób zrobić, Krzysiek, że zatrzymujemy się co godzinę na stacji, czy co półtorej, ale wiesz, no 15 minut opalać stoper, mija 15 minut, pakujemy się, wyjeżdżamy. No. Ale powiem wam, kurde, chyba jeden z lepszych moich tripów motocyklem. No, jak nie najlepszy. Fajny trip, fajny. Zjedź na prawo. No ale żeby nas kiedy wyprzedził? Nie, no ten wstyd. To jest Suzuki Burkman, executive.
Jest nawet piosenka o Suzuki Burgman. Kto ma najlepszy skuter w mieście? Sydney ty! Sydney ty! Jaki to skuter, model i typ? Suzuki Burgman Executive! Jaka pojemność, ile ma mocy? 650, 55 koni! Czy ktoś w tym mieście cię dogoni? Nie, Sydney! Nikt cię nie dogoni! Jeżdżę po mieście królem skuterów. Mój skuter kapi od bajerów. Ty, mrugał, stoją. Ktoś tam wam mrugał. Chyba, że do mnie, że mnie tańczył, tylko jechał. Może. No, ale nie, no. Jeszcze przez... Jeszcze mu daję ostatnią szansę na wjeździe o zabudowy. Na wjeździe o zabudowy mogą stać, no. A my tu nie jechaliśmy wczoraj przodkiem? Nie, na pewno nie. Nie, no co ty. A przez podobny ten jechaliśmy. Ty, a gościu, który jest z tyłu na kibu jako pasażer, ma palca złamanego. W stabilizatorze. Nie wiem, o. O kur... Opa. Chyba, że za którymś z was jakiś nieoznakowany jedzie. Jakiś Heidler? Coś takiego? Plus. Nie widzę, bo teraz mi wibruje ten... Prawo, prawo, prawo. Super, bo właśnie miałem mówić, że jedziemy na most. Jedź, Krzysiek, pierwszy. A ja w sumie nie wbiłem nic konkretnego, więc nie wiem. Jedziemy ten most sobie otwierany zobaczyć. On jest gdzieś tu, jest teraz otwarty. Przebieżę miejska, szpital, dworze, zabytkowa wieża ciśnień. Przejezdny. Przejezdny. Tak, to ja tu byłem, ten most pamiętam, on tu się zamyka, no. Otwiera, zamyka, nie wiem jak to tu działa, już nie pamiętam. Otwiera i zamyka, no. Obiekt zabytkowy. Jakby nie narzekałbym, jakbyś teraz zamknął. Dziękujemy, pa pa. O panie! O, Boże, mają. Mogę spalić laka na zabytkowym moście? Chyba nie. O, a tam jedzie beta. Patrzcie na to! Mogę tam iść w kombinezonie się wpieprzyć? Proszę. Oj. Chodź tam zjedziemy. Jak w Zakopanem diabelskim młyn, coś tam. Cześć, zaparkujmy tu gdzieś. Nie ma miejsca. O, tu można parkować, jak to jest strefa zamieszkania. Zakaz prawo. Jednokierunkowo, to jeszcze lepiej. Daniel, ze mną prawo. Oj, chyba tu kurwa teraz, nie wiem. Dobra, wyjadę z powrotem na tą główną. Coś tam gdzieś po prostu wkleić i tyle. Czekaj, tu się gdzieś wkleimy po prostu i tyle. Na chodniku przecież zaparkujemy. Na chodniku? Tak, zawróć na rondzie. No i gdzie tam mam wjechać? No czekaj, to ja pojadę pierwszy. No to jedź. Tu nie machnie jeszcze kółko i nas przepuść. No ty chyba jesteś niepoważny. Czekaj, kurwa, my się cudujemy, zastanawiamy. Parking płatny tu jest, chłopie. Dla klientów bezpłatny. My jesteśmy klientami. Czyli idę po picie. Jest niedziela niehandlowa, znaczy jest święto. Ale tylko godzina. Kur. Uwaga, bo tu jest krawężnik. Paronek napisał, że wraca się w góry po magnes dla mnie. Okej? Gotowy jesteś? Nie. Asia tu. Asia tam. Asia ham ham. Jak wam się Giżycko podoba? Mają zraszacze. Fajne zraszacze, no. Zajebiste. To jest bardzo fajnie. To, tunel otwarty. Szybko, zanim jest otwarty. Jest cały czas otwarty. Nie, chyba nie cały czas. No nie, no jego zamykają tylko jak prom płynie, ale to wiesz, prom to płynie raz na... O, widzisz, godziny otwarcia mostu kołowego. A. Gazuje to. Gazowałem, bo się koleś patrzył bardzo. Aha. Ja jak jeszcze powiedział, że koleżanka się patrzyła, jak mówi, że koleś się patrzył, no kurwa. A jego laska. A, jego laska. Kurwa, zobacz, takie coś mieć. Wziąłbym ten zestaw, dociągania, tuarega dociągania i tą... O, bym ciebie wjechał. No, super. Tuarega dociągania i tą łódź. I będzie Krzysiu woził i woził. Tak, woziłbyś mnie. O, tą łodzią? Tak, tak długo, ażbyś się sam przyzwyczaił do wody i nauczył ten, pływać tą łodzią. No. A potem bym skroił 150 za godzinę. Ty, pierwsza pomorska brygada logistyczna. Wiesz co ci powiem, nie pobijemy dzisiejszego rekordu. 60 km zrobiłem, a mamy do domu 540. Znaczy ja mam do domu 540, wy macie bliżej. 8 dych nam braknie. No. A w skali 2 dni najdłuższego wyjazdu? No, już ci mówię. Nie, też nie pobiję. Razem będzie... Chociaż czekaj, 667 dodać 542, policz mi to. 1209. 1209? No. No to pobiję rekord w ciągu dwóch dni, to tak, bo miałem, w ciągu dwóch dni miałem 1180 przejechane.
A teraz 1200 tam trochę ponad. MZ-ka! Bo jazda na EDZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie, a jazda na komarze powoduje inflację marzeń. Jak ja będę mielił tą oponę tak, to kurwa ona szybko do wymiany będzie. A Eryk nie lata na gumie, bo Eryk na gumie nie umie. Ty, czemu mi tu pokazuje, że mamy zawrócić, kurwa? No bo rondo żeś pojechał? Nie, tak mi nawigacja pokazuje. Ale dobra, a pojedziemy tu. Zostawię swoją zaraz. Mam rągowo, nie? No. A nie, dobra, jest okej. Okay. Ja się... tak się nie ufam, bo ty idziesz na Google Mapie. A Google Mapa, to wiesz, że ona jest jakaś jebieta i ustawia jakieś trasy z najmniejszym spalaniem i inne takie gówna. Naprawdę, aż byłem sam ostatnio w szoku. Ale gadałem z... na przykład ostatnio gadałem z naszym mechanikiem, co nie? No. No to mówi, że też z Google Mapy przestał korzystać. Mówi, nieważne kurwa gdzie jechał, zawsze nadkładał kilometrów, jechał przez jakieś wiejskie drogi, same dziury, mówi samochodu szkoda. No. A mówi, ale Google Mapa mu pokazała potem, że zaoszczędził kurwa tam wiesz, no coś tam paliwa. Mówi, to co zaoszczędziłem na paliwie, to kurwa zawieszenie zaraz pakuje jeszcze więcej. No. X razy więcej. Mówi, to jest bez sensu, jest na Google Mapie już. No tak. Wiesz, może jak gdzieś tam, nie wiem, no w jakichś aglomeracjach to może i działa, co nie? No. Że zaoszczędzisz na paliwie, no chuj, no może, albo na przykład gdzieś tam w Stanach, ale tu w Polsce, no to jakoś się nie rozchodzi. Jeszcze fakt, że ona wymusza na tobie, żeś się zmienił trasę. Że co? Że wymusza na tobie zmianę trasy, że nawet jak nie chcesz jej zmieniać, to ona i tak ci sam... A najgorsze jest to, że ja nie umiem nic potem z tym zrobić, bo mam rękawiczki i mi nie działa dotyk, nie? Dlatego cieszę się, że masz iPhone'a, naucz się korzystać z tej Apple Mapy, bo naprawdę Apple Mapa jest dużo lepsza, bo tam ustawiasz tę trasę i tam nie ma dostępna jest szybsza trasa, jedziesz jak jedziesz. No, rozumiem. No chyba, że jakiś korek nagle się wydarzy na drodze, no to wiesz, to wtedy będzie, że uwaga, jakieś utrudnienia na drodze, dostępna jest szybsza trasa, no to wtedy to działa jak powinno. Według mnie tak to powinno działać, że faktycznie coś się na drodze odbije, to ci alternatywną wtedy znajdzie, ale tak to sobie planujesz drogę, po to sobie ją wybierasz z góry, żeby nią jechać. No tak, to mieliśmy tylko na wyjeździe technicznym, tamten konwój, no i tam pojedyncze radiowoziki. Do Warszawy jechał. No tak. Tu, no co, widzieliśmy dzisiaj jeden radiowóz jechał, ale to takie, to też nie była drogówka. No ta zawieża po środku niczego. Naprawdę, zaczynam myśleć, że to policja tylko na Śląsku tak nawala tymi mandatami. Naprawdę. Taki na przykład Easy Rider jeździł motorem i miał z tego frajdę. Ja też rajderem będę niewąskim, choć na mnie, u mnie na wsi jest... Aj, choć u mnie na wsi grunt jest grząski, ja ciebie wiozłem wtedy na baku, żeśmy wjechali w pole buraków, a że to były buraki pustewne, to jak nie jadę, jak nie jestem. Kurwa, buta przytarłem znowu. Serio, ten palec ci zaraz wyjdzie, ej. Ale to drugi but. Aha. Nie, jak mi tak palec wyszedł, ten te buty zdjął, wyjebał ten przy drodze i założył normalne. Gdzie jedziemy? Do Mrągowa. No. No to my jechaliśmy cały czas prosto, przecież znowu się jakąś prostą. A, prowadzą. dobra, bo teraz... Nie, spierdolimy stąd. Bo teraz mi pokazało, że tu jest szybciej, 10 minut. Nie, za chuja. Jezu, jak ja kocham te zakręty. No, piękne są, cudowne. One mają taki idealny kąt i ten, i promień. Tak, nie są ani za ostre, fajnie jest w ogóle droga na zakręcie pochylona. Ej, jedź. Też jedziesz tak, wiesz, jak na naskarze po ochronnej drodze, a nie po idealnie równej. Nawet jak się strzelisz, to się nie wystrzelisz z zakrętu, nie? No. Fajnie. Tak naprawdę budują te drogi jakoś tam z zamysłem i rozmysłem. Powiem tak, zakochałem się w Mazurach, ale tylko motocyklem. Samochodem? No, też fajnie, ale na motocyklu większa frajda jest. Wiesz, że samochodem nie ma żadnej przyjemności z tego tak naprawdę. No jakbyś jakąś BM-ką tam sobie w zimę chciał tu polatać, jak albo jakiś wariant Subaru, co nie? No. Albo jakąś BM-ką po deszczu chciałbyś sobie polatać w okiem, no. Są zakręty, na których widzisz koniec zakrętu i widzisz, że nic ci nie wyjedzie, to spoko.